Uroczystość rozpoczniemy wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Baczność, spocznij. Jeszcze Polska. Czcigodni duszpasterze, szanowni państwo, tą niezwykłą chwilę, jaką teraz przeżywamy, rozpoczęliśmy mszą świętą. W świątyni Trójcy Świętej, tak aby podziękować przede wszystkim Panu Bogu za te wszystkie dary, którymi jesteśmy obsypiwania każdego dnia. Dlatego też jest mi bardzo miło, że są z nami również teraz nasi kapłani. Witam serdecznie naszych kapłanów. Szanowni państwo, ale takim wyjątkowym gościem, którego mamy zaszczyt i wielki honor gościć tutaj, na ziemi radzyńskiej, w Radzyniu, w Szkole Podstawowej nr 1, jest pan Jacek Sasin, wicepremier rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Witamy serdecznie, panie premierze. Dziękujemy serdecznie, że pan jest z nami, panie premierze. Witamy serdecznie panią Teresę Miśnik, kuratora, lubelskiego kuratora oświaty. Witamy serdecznie, panie kurator. Ale równie serdecznie witamy panią Małgorzatę Kiec, dyrektora delegatury lubelskiego kuratora oświaty w Białej Podlaskiej. Serdecznie witamy. Bardzo serdecznie witam pana Szczepana Niebrzegowskiego, starostę radzyńskiego. Witamy serdecznie, panie starosto. Jest również z nami wicestarosta radzyński, pan Jarosław Ejsmon. Witamy serdecznie. Ale również na czele Rady Powiatu stoi pan Robert Mazurek, którego serdecznie witamy wraz z małżonką. Witamy serdecznie. Witam serdecznie pana Tomasza Jurkiewicza, wójta gminy Wochy. Witam serdecznie, panie Jurkiewicz. Witam serdecznie panią Annę Grochowę, wicewójta gminy Radzyń Podlaski. Witamy serdecznie. Proszę wybaczyć za pewną niezręczność, ale chciałbym powitać pana Waldemara Podsiadła, przedstawiciela wojewody lubelskiego. Proszę wybaczyć mi, ale pan Waldemar jak zwykle bardzo skromnie w drugim rzędzie. Witamy serdecznie. Witam serdecznie pana Janusza Maraśkiewicza, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli jest pan Janusz, to witam serdecznie.
Witam serdecznie przedstawicieli służb mundurowych. Witam pana Zbigniewa Krzosa, komendanta Komendy Powiatowej Policji w Radzie Podlaskim. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana Witolda Grajcara, komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Witam serdecznie. Naturalnie jest z nami przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski, pan Adam Adamski i radni Rady Miasta Radzyń Podlaski. Witam serdecznie dyrektorów szkół radzyńskich. Szkoły Podstawowej nr 1, Liceum Ogólnokształcącego z ulicy Partyzantów, ale również dyrektora Liceum Zespołu Szkół z ulicy Sikorskiego. Witamy serdecznie panie. Witam serdecznie dyrektorów przedszkoli miejskich. Jest nam bardzo miło, że jesteście panie z nami. W drugiej części głos zabierze pani dyrektor, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo wielu znamienitych również gości do nas tutaj jeszcze dzisiaj przybędzie. Dlatego też to powitanie będzie rozłożone na takie akcenty, ale bardzo miłe akcenty. Bardzo proszę o zabranie głosu również panią dyrektor. W imieniu Szkolnej Społeczności przyłączam się do słów powitania skierowanych przez pana burmistrza miasta. W imieniu Społeczności Jedynki witam też pana burmistrza miasta, pana Jerzego Rębę. Witamy pana bardzo serdecznie. Szanowni zebrani, miło mi witać dziś w murach naszej szkoły drogich nam nauczycieli i pracowników emerytowanych. Zawsze będziecie naszą dumą i naszą lekcją. Cała społeczność, my organizatorzy kierujemy słowa powitania w stronę nauczycieli, emerytowanych, wychowawców i pracowników szkoły. Witamy państwa bardzo serdecznie. Z całego serca witam rodziców, opiekunów dzieci wraz z panią przewodniczącą Rady Rodziców, panią Małgorzatą Mikiewicz. Witam bardzo serdecznie. Witam z całego serca pracowników Urzędu Miasta, z którymi szkoła czy my, dyrekcja osobiście współpracujemy na co dzień, którym zawdzięczamy wiele słów wsparcia, pomocy. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Mimo powitania koleżanki, kolegów, dyrektorów szkół, Szkoły Podstawowej nr 2, kolegę Cezarego Czarniaka, ale też pani dyrektorki ze szkół ponadgimnazjalnych, koleżanki, panie dyrektorki z przedszkola. Witamy serdecznie. Słowa powitania kieruję z całego serca w stronę dzieci i młodzieży. Wy jesteście ozdobą tej szkoły, ale nie tylko ozdobą, bo wy jesteście mocą tej szkoły. Wy jesteście istotą każdej szkoły. Drogie dzieci, drodzy uczniowie starszych klas, witam was w tej szczególnej sytuacji z całego serca. Dla was oklaski. W sali są też absolwenci. Nie byłabym sobą, gdybym nie skierowała słów powitania, ale też podziękowania za służbę podczas liturgii wspaniałym absolwentom Gimnazjum nr 1 imienia Orła Tychowskich. Witam was z całego serca. Witam gorąco wszystkich, którzy przyjęli dzisiaj zaproszenie, osoby, które śmiało mogę nazwać przyjaciółmi szkoły. Czy to Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Bohaterów Powstania Styczniowego, czy to Gimnazjum nr 1 imienia Orłów Tychowskich. Wszyscy, którzy byliście, jesteście blisko
dzieci, blisko uczniów. Wszystkim Wam serdeczne dzięki za obecność. Dziękuję bardzo i witam. Mazurka, przewodniczącego Rady Powiatu. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Brawo! Dlatego, że w międzyczasie przybył do nas pan Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Panie marszałku, witamy pana serdecznie. Jeszcze wielu innych, jak powiedziałem, bardzo znamienitych postaci pojawi się dzisiaj w naszym tutaj obiekcie. Tak jest. Szanowny panie premierze, szanowny panie marszałku, pani kurator, czcigodni duszpasterze, szanowni państwo, kochane dzieci. Pozwolę sobie na taki krótki rys historyczny. Otóż ta hala sportowa, myśl o budowie zrodził się jeszcze w latach 90. Niestety dwa podejścia pierwsze nie przyniosły żadnego rezultatu. Już nawet istniały projekty tych obiektów, tego obiektu, ale jednak brakowało, no czegoś brakowało. Zapewne pieniędzy, a może zostało. W roku 2016 miałem od tego momentu, w zasadzie od roku 2014 mam tą przyjemność, zaszczyt przewodzić miasto Radzyń Podlaski. Postanowiliśmy wybudować ten obiekt. Decyzje zapadły w roku 2016. Zapadły dwie decyzje o budowie sali gimnastycznej przy ulicy Chmielowskiego, przy szkole numer 2. I ta druga decyzja dotycząca budowy hali sportowej przy szkole podstawowej numer 1. Od podjęcia decyzji do realizacji, tak jak państwo widzą, minęły 3 lata. Przy czym nie obyło się bez pewnych potknięć. W międzyczasie pierwsza firma, która tutaj realizowała tę inwestycję, niestety popadła w tarapaty finansowe. Musieliśmy ogłosić ponowny przetarg i dopiero w kolejnym przetargu przedsiębiorstwo usług komunalnych przejęło prowadzenie tej inwestycji. I szczęśliwie tak jest. Szczęśliwie, bo dzisiaj znajdujemy się w tym obiekcie w pełni już oddanym do użytku. Ale chciałbym powiedzieć o czymś, co również zmotywowało mnie do podjęcia takiej decyzji. Ja, wybacz, tak zwracam się po imieniu, ale ja nie będę dawał w tym momencie szczególnie, że my znamy się z panem marszałkiem, mam ten zaszczyt z panem premierem już od lat. Wtedy zadałem pytanie w roku 2016. Obecnemu marszałkowi, a byłem wiceministrowi sportu, czy mogę się ubiegać o dotację na budowę tej hali. Pan minister ówczesny, pan Jarosław Stawiarski, powiedział tak, jeśli przygotujesz dobrze projekt, jeśli wszystkie wnioski będą prawidłowo złożone, możesz się ubiegać o taką dotację z dużym prawdopodobieństwem, że tą dotację dostaniesz. Wtedy była to kwota 1,5 miliona złotych. I gdyby nie to, panie marszałku, panie ministrze, gdyby nie to, ta decyzja, nie rozpoczęlibyśmy budowy tej hali. Nie mielibyśmy pieniędzy nawet na początek, na ten dobry początek. I to jest zasługa tych właśnie ludzi. Ludzi, którzy nie rzucają słów na wiatr. To są ludzie czynni.
Brzmi to bombatycznie, proszę Boże, ale efektem tego jest właśnie ta fala. Sami nie podołalibyśmy tym wyzwaniom z całą pewnością. Ale chciałbym wymienić nazwiska jeszcze innych osób, które tutaj będą dzisiaj. Które to osoby wspierały nas, wspierały mnie niemalże każdego dnia. Wspomniany tutaj pan minister przy współpracy, ścisłej współpracy z panem premierem Jackiem Sasinem wspierali mnie gorąco. Proszę państwa, te kontakty nasze były czystą radością dla mnie, bo nigdy nie usłyszałem słowa nie. Zawsze pomocna dłoń była wyciągnięta do mnie i do nas. Za to, panie premierze, serdecznie panu dziękujemy. Serdecznie dziękujemy. Szanowni państwo, ale nie byłoby też tego sukcesu, gdyby nie cały zespół ludzi, który współpracuje ze mną na co dzień. To są moi najbliżsi współpracownicy. To jest Rada Miasta. Rada Miasta i poprzedniej kadencji, i tej kadencji, która bez wahania powiedzieli ci państwo, budujemy obiekty sportowe. Budujemy to, co jest tak bardzo potrzebne, aby zapewnić dobre warunki dla naszych skarbów, dla naszych dzieci i wnuków, dla całego środowiska radzyńskiego. W godzinach tych, które są poza lekcjami, będzie można korzystać z tej hali. Oczywiście w sposób zorganizowany. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć i z pewną taką wdzięcznością zwrócić się do pani kurator i do całego zespołu ludzi, którzy współpracują z samorządem. Jesteśmy bardzo wdzięczni pani kurator. Ma pani wspaniałych współpracowników i za to serdecznie dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję serdecznie za uwagę. Bardzo serdecznie proszę. Proszę pan premier Jacek Sasin, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, trudno nie powiedzieć kilku słów przy tak znakomitej okazji, jakiej się tutaj dzisiaj znaleźliśmy. Szanowni państwo, dzisiaj mamy finał, dzisiaj mamy zwieńczenie tych prac, o których mówił, tych zabiegów, o których mówił przed chwilą pan burmistrz, ale przecież do tej chwili prowadziła nas długa droga. Na tej drodze były starania samorządu, pana burmistrza, Rady Miasta. Były decyzje, które były podejmowane również na szczeblu rządowym. Tak wiele było mowy o tym, że właśnie minister sportu, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej dołożył parę groszy do tego dzieła, żebyśmy mogli dzisiaj tu być i żebyśmy mogli cieszyć się wraz z państwem, wraz z tymi ludźmi, którzy będą z tej hali korzystać. Będziemy wspierać państwa, będziemy wspierać Rady Śląskiej, będziemy wspierać Powiat Radzyński, bo chcemy, żeby Polska była jedna. Polska jest jedna, wszyscy Polacy są tacy sami, mają takie same prawa, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, mają prawo do tego, aby realizować swoje aspiracje, żeby mieć dochody, które pozwalają im godnie żyć, żeby mieć pracę, żeby mieć poczucie, że polskie państwo, władze tego państwa interesują się ich losem. Stojąc tutaj dzisiaj przed państwem, zapewniam państwa, że taką politykę będziemy w dalszym ciągu prowadzić, że z tej drogi, którą obraliśmy 4 lata temu, nie zejdziemy i że wspólnie osiągniemy to, o czym marzymy. Osiągniemy stan zadowolenia wszystkich obywateli ze statusu materialnego, osiągniemy znaczący wzrost poziomu życia Polaków, że wspólnie zbudujemy Polskę, Polskę, która będzie państwem dobrobytu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeśli ktoś z państwa zechciałby jeszcze zabrać głos, bardzo proszę. Pani Teresa Wiesiek-Lubelska.
premierze, dostojni goście, czcigodni księża, szanowni państwo, drodzy uczniowie, cała szkolna społeczność. Ja przede wszystkim chcę bardzo pięknie państwu podziękować za to, że radość tego wyjątkowego wydarzenia, tę radość odczułam przy pierwszym powitaniu przy drzwiach szkoły. Może być także moim, a właściwie naszym udziałem, bo oczywiście towarzyszy także nawet w mojej obecności pani dyrektor Kołobosia-Kielska. Szanowni państwo, celem naszej szkoły, po to też zmieniamy naszą szkołę, jest harmonijny, integralny rozwój młodego człowieka, dzieci, młodzieży do pełni człowieczeństwa. Nieraz miałam okazję gościć u państwa i obserwować z wielką satysfakcją, jak dbacie o ducha. Sport to jest coś wyjątkowego. To jest coś, co właśnie nie tylko dba o nasze ciało dzięki coraz lepszej sprawności sportowej, ale nade wszystko hartuje ducha. I dziękując wszystkim, których trud i praca składa się na ten efekt, jaki jest ta fala, chcę życzyć przede wszystkim wam, drodzy uczniowie, bo tak jak pan burmistrz o tym powiedział, my wszyscy dorośli podejmujemy te działania, troszcząc się o was, o to, by wam stworzyć jak najlepsze warunki. Byście uprawiając tutaj bardzo różne dyscypliny sportu, byście dzięki temu rosły zdrowe, bezpieczne, a nade wszystko byście zachowywali zasadę fair play. Życzę, by ten dzisiejszy dzień zapadł państwa pamięci, a ponieważ jest piękna hala sportowa, to myślę, że tych kilka piłek na pewno się przyda. I nie wiem, czy na ręce pani dyrektor, czy już udało się wybrać samorząd uczniowski. Są uczniowie, to zapraszam. Jeśli ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos, bardzo proszę, pan senator Bierecki, bardzo proszę. Ja króciutko, proszę państwa, wszystko co ważne zostało już powiedziane. Gratuluję panu burmistrzowi inwestycji, gratuluję rodzicom, że będą w tak pięknej hali mogli uczestniczyć w tak wspaniałym uroczystości jak dziś. Życzę wszystkiego dobrego pani dyrektor i gronu pedagogicznemu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za głos panu senatorowi Grzegorzowi Kupieckiemu. Zbliży się pan Jarosław Stawiarski. Zapraszam pana marszałka. Panie premierze, panie senatorze, panie marszałku, a przede wszystkim drogi Jurku, burmistrz, to co powiedziałeś, to jest prawda, święta prawda. I takiego burmistrza, który przychodził do mnie do ministerstwa, mimo że byliśmy kolegami, ja rzadko spotykałem, bo był bardzo namolny i bardzo chciałem, żeby na jego pytanie, które zadawał, czy dostanie dofinansowanie, żeby powiedzieć, że tak dostanąć. Drogi Jurku, jeszcze raz mówię przy tej prześlicznej młodzieży, że ja nie mogę ci powiedzieć, że dostaniesz na 100%. Ja ci zawsze mówiłem, że dostaniesz na 99%. Wierzyłem, że ten projekt będzie dobry i jak to mówił słynny wódz rzymski, przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, finis opus coronat, koniec wieńczy dzieło. Nie wiem, dzieciaki, służy ta hala sportowa, byście grali tak w koszykówkę, tak jak nasi koszykarze na mistrzostwach w Chinach, bo to jest idealna hala koszykarska 36x18, pełny wymiar do koszykówki. Gracie dobrymi piłkami Moldena, piłką, która jest na mistrzostwach świata. Życzę sukcesu sportowym. Dziękuję. Waldemar Podsiadły, reprezentant marszałka wojewody lubelskiego, sportu wszechwalny. Szanowni państwo, panie premierze, szanowni goście, drogie dzieci, ja chciałbym tylko do tych życzeń wspaniałego waszego rozwoju dołączyć taką anegdotę. Kiedyś przed laty, to już było 20 kilka lat temu, jechałem na takie zawody do Szwajcarii. Z kadrą makrologiową lubelskiego, judoków, pojechaliśmy na zawody
i w takim mniejszym nawet miasteczku, mieście, jak Radzyń, była potężna hala, w której się odbywały międzynarodowe zawody, które zgromadziły kilka tysięcy małych, młodych judoków. Pomyślałem sobie wtedy, a do tego czasu jeszcze komunistyczne, że no my niestety do takich czasów nie dożyjemy. Ja tylko zaapeluję do was ze swojego doświadczenia też trenerskiego. Najważniejsze to, żeby brać udział w zajęciach, bo przez to możecie się rozwijać. Zachęcam przede wszystkim tych, którzy nie mają talentu ruchowego takiego wrodzonego, zwinności takiej, gibkości, która pozwala od razu po pierwszym kontakcie z piłką czy z ćwiczeniem zrobić to nieźle i już być gwiazdą. Zachęcam właśnie tych, którzy nie mają tego talentu, bo w sporcie tak naprawdę pierwszą rzeczą, żeby być dobrym zawodnikiem, mistrzem, to jest potrzebna pracowitość i wytrwałość. I tego wam życzę, abyście pokochali sport, bo to pomaga w rozwoju też i fizycznym, i umysłowym. Dobry sportowiec uczy się szybciej. Wszystkiego najlepszego. Gratuluję panu burmistrzowi Jerzemu Remkowi, pani dyrektor, z którą też jestem zaprzyjaźniony przez różne kontakty takie zawodowe. Bardzo serdecznie gratuluję i wam, drogie dzieci, życzę, aby ta hala była ciągle żywa, żebyście tutaj spędzali miłe chwile. Wszystkiego dobrego. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że tym, który wam tego życzy, jest także wojewoda lubelski, pan Przemysław Czarny, który mnie tutaj wydelegował, aby wam to przekazać. Wszystkiego dobrego. Dla Rady Miasta i dla Krakowa, nasza miasta, Fundacja
Sekretarza Rady Regulacyjnej dla Młodzieży, Całej Społeczności i Rady Pedagogicznej. Sesję połączonych rad wyleczyła przed przewodniczącymi wszystkich.
trzech Greków. I chcę przywołać w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej nauczycieli niezłomnych, bo to miasto, panie premierze, szanowni goście, takich ma. Ja nazwisk, ale nie tylko ja, moje koleżanki, koledzy, absolwenci tej jedynki, uczyliśmy się ich na pamięć. To są ludzie, których nazwiska zostały wyryte na kamiennej tablicy. A pamięci tych ludzi strzegła moja wychowawczyni tu siedząca, pani Janina Świder, strzegł dyrektor tej Szkoły Świętej Pamięci, pan Stanisław Jan. To nauczyciele niezłomni i zwracam się do was, drogie dzieci, droga młodzieży. Bo im również dzisiejszy dzień chciałabym w jakiś sposób dedykować. To Apolonia Siuda, pseudonim Bajka, która harcereczka zachęca do spojrzenia na portrety w holu głównym. Nauczycielka, widziałam jej pismo, widziałam jej autografy, które ręką podpisywała arkusze mocy. Zginęła rozstrzelana na Lubelskim Zamku. To Feliks Orłuk, nauczyciel Radzyńskiej Szkoły Powszechnej, rozstrzelany w miejscu, gdzie niedługo będzie, dzięki inicjatywie wielu tutaj ludzi, jest pan Robert Mazurek, muzeum właściwe dla uhonorowania tych również postaci. To Witold Kraszewski, jako młody nauczyciel w jednym z pierwszych transportów rozstrzelany na terenie Niemiec. To harcmistrz Stefan Lisowski, kiedy patrzę w stronę Radnego, w stronę pana Bogdana Fijołka, myślę o niepodległej uroczystości. To Wiktor Knapik, którego na razie losów trudno mi zidentyfikować, ale cały czas idę w tę stronę, aby odkryć pamięć o wszystkich. I to, proszę państwa, Władysław Żelazko, drogie dzieci, nauczyciel, który 80 lat temu rozpoczynał rok szkolny ze swoimi uczniami, tak jak my, tablicowi nauczyciele, rozpoczęliśmy w tym roku. I tenże Władysław Żelazko, pseudonim Zabielski, zginął 75 lat temu, za 6 dni będzie rocznica w Powstaniu Warszawskim. Panie premierze, panie senatorze, wracamy też na tych bohaterów, którzy ginęli w Warszawie. Też na tych nauczycieli niezłomnych. I o tym pomyślałam, kiedy pan mówił na tej uroczystej sesji, w którymś momencie zapytany, jakie naturalne granice ma Polska, a pan powiedział, że są to pierwsi Polacy. Jestem głęboko wzruszona i bardzo za to dziękuję. I wtedy również pomyślałam o naszych nauczycielach z kamiennej tablicy. Pan Władysław Żelazko ma swoją tablicę w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zginął na Czerniakowie w Radzyniu symboliczny grób. I proszę wybaczyć, że może od radości, hali i otwarcia poszłam w tę stronę, ale myślę, że byliby dumni z państwa nauczycieli siedzących, pracowników szkoły, ci wszyscy, którzy 80 lat temu oddali życie za naszą edukację, za naszą polskość. I z całego serca dziękuję wszystkim, którzy tej pamięci strzegli, kiedy byłam uczennicą, strzegą teraz. Z całego serca dziękuję. Proszę wybaczyć, że odeszłam od sportu, ale już powracam. Ten sen o pięknej hali spełnił się. Raz jeszcze, z całego serca, panu burmistrzowi, wszystkim samorządowcom, wszystkim ludziom dobrej woli, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę uczniom wspaniałych lekcji wychowania fizycznego i radości ze sportowej pracy.
rywalizacji, zawsze w poszanowaniu zasad fair play. Bądźcie dumą rodziców przede wszystkim. Bądźcie dumą naszej szkoły. Dziękuję gościom za obecność, a w holu głównym przy kamiennej tablicy jest księga pamiątkowa i będę z całego serca zapraszała, aby ślad swój zostawić w tej księdze. Bardzo serdecznie dziękuję. Serdecznie. Ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i dobrej zabawy na tej chwili. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję, księże. Jest z nami pani Małgorzata Filipiuk, przewodnicząca Rady Rodziców. Zapraszam bardzo serdecznie. Wszystkie naręcza kwiatów chcielibyśmy złożyć wszystkim państwu naszym gościom, którzy już muszą opuścić spotkanie z nami. Raz jeszcze serdecznie dziękuję, bo oczywiście z panem burmistrzem będziemy się widzieć, więc nie poruszymy. Bardzo dziękujemy za tak miłe przyjęcie. Proszę wybaczyć, że już miło chęci nie będziemy mogli w tej naszej części uczestniczyć. Jedziemy jeszcze na spotkanie do Międzyrzeca Podlaskiego. Nie chcemy tam też zawieść zgromadzonych osób. Życzymy państwu wszystkiego dobrego. Gratulujemy tej wspaniałej inwestycji. Podziękowania dla wszystkich. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jak masz na imię? Ojej, Oliwka, ślicznie. A ty jak masz? Szymon, bardzo wam serdecznie dziękuję. Oby ta sala służyła wam jak najdłużej, znaczy tak. Żebyście nie zostawali oczywiście. Podziękujmy jeszcze raz brawami panu burmistrzowi i wszystkim ludziom dobrym, że zabudowanie tego obiektu i naszym młodym aktorom, sportowcom, którzy dzisiaj przyjechali uroczyste otwarcie tej imprezy. Dziękujemy bardzo.